dzisiaj zaczynamy takie już poważniejsze testy Canyona. To znaczy już mamy go trochę objechanego i czas zrobić jakiś fajny materiał wideo. A to się wiąże z tym, że rower trzeba do tego przygotować. Ale żeby zrobić parę fajnych ujęć z testu, z jazdy, no to trzeba będzie zamocować kilka mocowań do GoPro. I tutaj sobie tak próbuję dopasować mocowanie na ramę, tak żeby pokazać, jak pracuje tutaj tłumik. I tak sobie przymierzam, gdzie by to przykleić. Będzie trzeba gdzieś to tutaj umieścić. No i mocowanie jedno już sobie siedzi. Tu sobie zamocujemy GoPro i będzie tutaj fajne ujęcie na to, jak pracuje damper. Jedno mocowanie już jest na miejscu, ale tak generalnie to użyjemy ich trochę więcej. Wczoraj już dużo więcej nie nagrywałem, bo robiliśmy wideo z tamtym Canyonem. Kilka ujęć z tego, co nakręciliśmy, wrzuciłem wczoraj na Facebooka, więc mogliście zobaczyć. A jeśli nie, to wam wrzucę link w opisie. A wczoraj też wrócił z serwisu mój Cube i od razu w sumie założyłem ten napinacz Mozarta. Dzisiaj sobie zobaczę, jak on jeździ, jest fajna pogoda, więc trzeba trochę pojeździć. No i pewnie coś jeszcze tam z roweru nagram, także do zobaczonka. Rower po naprawdę długim czasie na serwisie. Znowu sprawny, można się przejechać, ale fajnie. A nie dziwię się, że mam zadyszkę, bo generalnie mało jeżdżę ostatnio. A pierwszy kilometr, jak wyjeżdżam z domu, to jest w sumie taki 6-7% podjazdu. Zdejmuję tą uprząż z głowy, bo jak debil wyglądam. Zrobię jakiegoś time-lapsika, może z kierownicy. No i koniec, jakaś godzina 40 jazdy. Wiatr jest, czuć to zimno, z wiatrem pokazywało plus 4 stopnie, a pod wiatr gdzieś tak minus 2, minus 3. Dobra, trzeba się ogrzać. Nie ma to jak fachowo nagrać dźwięk, nie? Mocowania do GoPro. Po tym filmie, który wrzuciłem na Facebooka, parę osób pytało mnie się w wiadomościach, jakich tam dokładnie użyłem mocowań do GoPro. No to pokażę wam wszystkie te, których użyłem i jeszcze kilka, których używam czasem, ale akurat teraz nie używałem. To zacznijmy może od początku, od tego, którego dzisiaj używałem na rowerze, czyli mojego kasku S3 z przerobionym mocowaniem na kask, który normalnie ma paski parciane, ale ja te paski zawsze wywalam i mocuję to na zipy, bo wtedy się dużo lepiej i stabilniej trzyma. I mam tutaj dwie wersje mocowania, to jest z przodu i wtedy używając tej przedłużki widać mnie od przodu, tak jak dzisiaj było na filmie, albo spróbuję mocuję z tyłu, jest taka fajna perspektywa, że trochę widać kask. No i to jest fajne mocowanie, bo to z tyłu tak pokazuje też fajne takie ujęcie akcji. Także kask i taka przydłużka to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście mocowanie Chesty. No i tutaj trzeba sobie trochę poużywać aplikacji, żeby mieć podgląd, poprzestawiać kamerę na dół, żeby był jak najfajniejszy kąt widzenia i żeby było widać najlepiej i kierownicę, i to, co się dzieje przed nami. Takie aluminiowe mocowanie na rurki plus taka przydłużka. O. I to było zamocowane na kierownicy roweru i wtedy można fajnie pokazać pracę amortyzatora przedniego. Mocowanie na siodełko, tak żeby pokazać kogoś, kto jedzie za nami. To też jest fajna perspektywa, bo można właśnie w ładny sposób ująć całą sylwetkę kolarza i cały rower do przodu, jak się wije po jakichś single trackach. Można też tego użyć, żeby pokazać taką perspektywę na dół, na oponę za siodełkiem, co też jest dosyć fajne, bo tam jest duży efekt prędkości. I co jeszcze? Mocowanie Top Cup. Odkręcamy naszego Top Cupa, wkręcamy śrubę i tutaj też możemy jakieś przedłużki zamocować, żeby na przykład też zrobić ujęcie na siebie albo właśnie jakąś przedłużkę też użyć, albo kilka zagięć i właśnie pokazać to, co się dzieje przed nami, nawet z kawałkami kierownicy. Lub można sobie dać trochę kamerę do góry przedłużeniami i na przykład zrobić ujęcie dla waszego Garmina czy coś takiego. Zostały nam jeszcze 3 mocowania, ale to już wam pokażę trochę bardziej z ręki, bo właśnie chodzi o tamto mocowanie, które było pokazane wczoraj w Canyonie. I ono tak wygląda, jest tam sobie przyklejone ramię. Te taśmy, które się przyklejają, są bardzo mocne i wytrzymałe, no i ono właśnie pokazuje w fajny sposób to, jak pracuje damper. Drugie mocowanie, to też jest takie dosyć wykombinowane przeze mnie, to jest tutaj mocowanie pod ramą w okolicach korby, które też może nam dać fajne ujęcie na przykład na to, co się dzieje z przednim kołem i na ziemię. Fajny efekt prędkości tutaj wychodzi. I ostatnie mocowanie, które chcę wam pokazać, to jest mocowanie przy mocowaniu do dokładnie przy Mio, czy tam przy Garminie, czy przy, co tam macie. I to jest mocowanie Barfly i ono ma tutaj właśnie na dole też możliwość zamocowania GoPro i dzisiaj właśnie z tego mocowania robiłem tylko timelapsa, którego widzieliście. No więc mam nadzieję, że kilka tych mocowań albo zastosowania tych mocowań jakoś wam się przyda przy robieniu waszych filmów. No, na dzisiaj to chyba już wszystko, w sumie już prawie 10 wieczorem jest. Także jeśli to wideo wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić mi subskrypcję. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.